Marcin Różalski, witaj Marcin. Siemanko, witam. W tych pięknych okolicznościach przyrody, co ty tu w ogóle robisz? Wiesz, zatapianie nie zawsze jest skuteczne. Jakoś nie zatopię i się wyciąga na wierzch, to będę strzelał. Nie, wiesz, no to co, Tomek, dzięki tobie mieliśmy przyjemność tutaj z kolegą, największym chyba fachowcem. Arek, pokaż się. Obrębie. To jest Arek. Nie chciałem używać imienia, bo to są ściśle tajne i bardzo dobre rzeczy. Tak. No i mieliśmy okazję poćwiczyć, popracować z zbroją krótką, zbroją długą. Jako, że jestem już, wiesz, posiadaczem lejcy na obsługę... No właśnie miałem cię zapytać o to w kolejnym pytaniu, ale uprzedzasz. Tak, to wiesz, no taka następna pasja, którą sobie spełniam, no bo wiesz, no co, zawsze mnie to, wiesz, w jakiś sposób pociągało, tak? Akurat takie pety, jakie miałem w życiu, nie pozwoli mieć do wojska, do służby wojskowej. Ja chciałem iść do wojska, też chciałem iść do tych jednostek takich, wiesz, specjalnych, typu pierwszy pułk specjalny, GROM, czy tak jak teraz jest na przykład jednostka AGAT, prawda? No ale moje tam perypetie zdrowotne nie pozwoliły. A strzelanie takie, tylko strzelanie typowo dynamiczne, tak? Takie, wiesz, tu prawo, lewo, gipka, cyk, to mnie zawsze pociągało. A teraz akurat, wiesz, no, poznałem akurat takich ludzi, którzy pomogli mi w zrobieniu uprawnień, osiągnięciu tego, że mam pozwolenie na broń, no i poznaję, dzięki temu poznaję właśnie tak jak Arek i innych ludzi, którzy mnie szkolą w jakiś sposób, tak? Zdecydowanie, Arek jest chyba najlepszym fachowcem, o jakim wiem, a inaczej. A nawet dowódca GROM-u, pułkownik Gąstał, powiedział, że to jest żołnierz z najlepszą historią i tak powiedział, panie Tomku, nie ma drugiego takiego, więc no, wiesz, miło. No takich ludzi się należy uczyć, bo no, wiesz, nie nauczę się z książek, ani z filmów szkoleniowych, a Arek uczy takich rzeczy, można powiedzieć, to też jest taki eksternistyczny, trochę przyspieszony kurs, bo nie będzie uczył dokładności, tak jak on był uczony w GROM-ie, bo nawet prawdopodobnie nie może tak mnie nauczyć, prawda? Poza tym to by schodziło dużo czasu, a chodzi o w takim, wiesz, w takiej pigułce, tak jak były streszczenia lektur na maturę. W takiej pigułce najważniejsze rzeczy, żeby to zaadoptować pod swoje, wiesz, potrzeby. Nie jesteś pierwszy raz na strzelnicy. W czym na przykład dzisiaj to, co ci Arek pokazał, czym się różni od tego, co do tej pory poznałeś? Czy to jest tak, że to są kolejne etapy, które poznajesz? To znaczy, wiesz, na pewno ten double, co strzeliśmy, ten double, potrójne strzelanie. Arek, jak to się nazywało? Te? Reset mi na pewno pokazał, bo z tym mam problem akurat, tak? Z tym resetem to mi pokazał. No i to są takie, wiesz, bardzo fajne, przydatne rzeczy, tak? I no i co, pokazał? No drobnostki, tak jak no, możesz uderzyć cios sierpowy tak, może uderzyć ze skrętem, tak? Tak samo pozycja, gdy wyłożysz łokcie tak, no to ci zerwie tak, wyłożysz tak, tak. Także wiesz, no takie drobnostki, które sobie gdzieś tam zaadoptuję, tak? Ale to, co on zaznaczył też i to, co ja słyszałem, że zawodnicy sportów walki, załóżmy, mają większe jakby predyspozycje, możliwości i też kontrolę tego ciała nad strzelaniem. Zgodzisz się może z tym? Jesteśmy bardziej elastyczni, bo już tą pozycja jest podobna, tak? Pozycja jest podobna, tak samo, wiesz, wyciągnięcie, prawda? Wiesz, ta pozycja musi być stabilna, no, w strzelaniu tak samo. Także myślę, że tu mamy z tym o wiele łatwiej. Ale też, wiesz, przynajmniej ja biorę sam po sobie poniszczone barki, poniszczone łokcie, no i to już też, wiesz, przy dokładnym celowaniu to mi sprawia duże problemy. Dlatego, wiesz, ja na przykład, podoba mi się to, jak mnie Arek pokazał mi kilka takich cmyków, po linii, tak, czyli na celowanie, wiesz, na cel, nie mierzenie, nie wiesz, nie szukanie, tylko po prostu, wiesz, cyk na cel i strzał. To by było fajne. Tak wracając do tych jednostek specjalnych, szkoda, że cię ominęły, bo kurczę, kamuflaż już masz. Tylko jaki? Miejski, dżunglowy, wiesz, zimowy, nie wiadomo. Myślę, że byłoby to... Powiem ci tak, na pewno nie jeden kameleon by kurwa wziął zdech, jakby chciał mnie naśladować. Ja myślę, że nie jeden przeciwnik umarłby na serce, jakby cię zobaczył w dżungli w takim kamuflażu. W dawnych czasach, jak się tam bili Maorysi, Apache, Indianie, tam bym się znalazł na pewno, nie? W barwach wojennych. Zbliżają się wakacje, to jest taki czas na wakacje, że sobie przyjeżdżasz i postrzelasz. Tutaj jesteśmy dzisiaj na strzelnicy na Żeraniu, którą zresztą polecam, bardzo, bardzo dobra. Jest mnóstwo torów, można strzelać praktycznie o dowolnej porze, tak? No wiesz, na pewno otrzymanie pozwolenia na broń i patentu strzeleckiego na te strzelanie sportowe ułatwi mi to, prawda? Bo będzie mi łatwiej na przykład z jakimś instruktorem się dogadać, będzie mi łatwiej później wyjść na przykład z takiej, wiesz, strzelnicy, gdzie się strzela w torach, na przykład na strzelnicę taką 360, prawda? Gdzie już będę mógł tak bardziej troszeczkę, jak to powiedzieć, dynamicznie, operacyjnie postrzelać i to jest fajne. A dwa, mówię, no akurat
To się wszystko związało, są wakacje, ja akurat dostałem ten patent, dostałem pozwolenie, ja będę chciał na pewno z tego skorzystać. To jest taka, wiesz, odskocznia na pewno od takiego, tej nostalgii, monotonii sportowego życia, tak? Cały czas trening, rano trening, wieczorem trening, dwa, że teraz, wiesz, zbliża się za chwilę walka, czyli to wszystko będzie ten, tak, tylko to w kategorii takiego, wiesz, rozluzowania fajnego. Jeśli chodzi o powiedzmy celność, jak to wyglądało w twoim zdaniem? Zadowalająco? No, ja myślę, że u mnie z celnością to jest problem do dużego dopracowania, no ale tragedii nie było, na pewno, słuchaj, na pewno dostał rany śmiertelne, jak go nie zabiłem od razu, to dostał rany śmiertelne, a jak dostał rany śmiertelne, to później podleciał i dobił, także wiesz, uciec z nich nie uciekł, na pewno. No widziałem, komora kilka razy tam była trafiona, także chyba nieźle, bo jeśli na przykład trafiałeś, chyba miałeś 5 albo 6 trafień na 10, tak? No, nawet chyba było 6 na 10, także wiesz, no myślę, że nie było źle, a dwa, wiesz, no to jest też, że ja bardzo rzadko strzelam. Mam na przykład, wiesz, żeby uczyć się obsługi, bo akurat pracuję na Glocku 17, 5 generacji, i żeby nauczyć się obsługi, nawet szybkiego wyjmowania z kabury, wiesz, szybkiego przeładowania, no to kupiłem sobie taki pistolecik ASG, najbardziej zbliżony, ciężarem, tym wszystkim. Wyjmowanie z kabury tak, przeładowanie tak, szybka zmiana magazynka tak, ale jednak strzelania tego nie oddaje, bo wiesz, bo nie ma tego odrzutu. Jak sobie strzelam z takich kulek, no to jedna pójdzie w bok, na celu już idą w punkt, a tutaj jest ten odrzut, czyli wiesz, muszę większą pracę powrotu na linię strzału, no i, ale na pewno mi to dużo pomaga. Tutaj widziałem, że dużo rzeczy takich związanych na przykład właśnie z patentami, z wyjęciem broni, z przeładowaniem, z kaburą, te wszystkie rzeczy, które poprawiają nie tylko celność, ale też jakby szybkość obsługi broni, tak? I powiedzmy ten moment, kiedy możesz już oddać strzał, załóżmy, tak? Jesteś gotowy do strzału. No to właśnie to jest takie trenowanie na sucho. To jest tak jak w każdym sporcie, nie każdy trening sportu walki polega na sparingach, na walkach. No są te walki z sieniem, jakieś techniki, no i to uważam, że tak samo, takie trenowanie na sucho jest naprawdę ważne i fajne jest tak samo, wiesz, niektórzy używają lustra, żeby się napinać, wiesz, robi trening, ale tu patrz, jak pracują, a wiesz, a lustro służy tego, że taki prosty schemat, jak ja widzę siebie w lustrze, tak widzę mój przeciwnik, za nisko ręce, będzie mi mnie w głowie i tak dalej, tak samo, wiesz, dużo robię pracy na przykład przed lustrem z pistoletem, że wiesz, widzisz mniej więcej ułożenie pozycji, gdzie mam te ręce, jak mi łokieć odchodzi, także wiesz, no staram się tak jakoś to wszystko po swojemu w całość zagrać. A noż widelec może mnie służby specjalne zaproszą, wiesz. Będę pracował w gratisie pod jednym warunkiem, wiemy jakim. Marcin, a powiedz mi jedną rzecz, karabinek dzisiaj, tak? Tak? Bo to też jest jakaś tam nowość, to też jest rzecz, która jakby wzbogaca ten warsztat strzelecki i to jest fajna zabawa tak naprawdę. No na pewno, tylko że jakoś, powiem szczerze, mi na przykład karabinki za bardzo nie leżą. Nie leżą. Leży mi na przykład pistolet maszynowy, bardzo mi leży na przykład najnowszy Skorpion, prawda? To mi na przykład bardzo leży, a tak na przykład Kałasznikow, czy M4, czy M16, jak strzelałem, jakoś mi tak nie leżą. Nie wiem dlaczego, no nie czuję tego, tak? Jeszcze jak jest kolimator, ten celownik z tą kropeczką czerwoną, to jeszcze w miarę jakoś tak, no taki prosty schemat, jak strzelałem kiedyś z Kałasznikowa, bodajże z 50 metrów, to nie chodzi o to, że ja nie zdobyłem żadnych punktów, jednak w trakcie nie trafiłem. Także z celnością z broni długiej jest u mnie bardzo kiepsko. Jak spędzisz wakacje w ogóle teraz, bo dopiero się zaczynają? Zamierzasz strzelać? Zamierzasz co raz w tygodniu przyjechać sobie na strzelnicę i postrzelać? Na pewno będę chciał skorzystać tutaj z tej strzelnicy, bo nie ukrywałem, u mnie nie ma w mieście takiej strzelnicy, takiego obiektu, żeby skorzystać, bo nie ukrywałem, po to sobie zrobiłem ten patent i zezwolenie, żeby korzystać z tego. A tak to, no co, no ja nie muszę nigdzie wyjeżdżać, bo ja wszystko mam u siebie, prawda? Żyję w Różalowie, teraz jest pięknie zielono, wiesz, ja dzisiaj się dowiedziałem, mam 25 koni, Tomek, mi się kolana ugięły, kurwa, moja świadomość o naszej ilości koni, to skończyłaś chyba na 15 czy 17, ja mam 25, jest co robić. Druga sprawa, 21 września mam walkę z Aleksiejem Ignaszowym w Gliwicach, na gali DSW serdecznie zapraszamy, także wiesz, też ciężka cały czas praca, no i na pewno raz, jak nie na tydzień, to raz na dwa tygodnie będę chciał przyjechać postrzelać, żeby wiesz, cały czas jednak te nawyki w dobrym kierunku szły, żeby nie zapomnieć, żeby nie zesztywnieć, tak? Jeszcze są tory taktyczne, na które Arek też zaprasza, może tam byś pobiegał trochę, postrzelał, bo to też jest... Z tym bieganiem to wiesz jak to jest, bardziej szybki chód. Ale przy strzelaniu nie musi być bardzo szybkie bieganie, musi być poruszanie się i celne strzelanie, no, tak? Tak, słuchaj, nie będę musiał daleko biegać za jakimś skromnego pistoletu, a kula bardzo szybko leci, tak? Także szybciej myślę ustrzelać, czy go złapię. Jak słyszałeś, Arek powiedział, że nasi bracia w wierze strzelają zawsze, nigdy nie strzelają w biegu, tak?
No, o nich nie gadamy, o nich nie gadamy. My jesteśmy ci anty. Okej. Okay. Marcin, wakacje, jeszcze mocne treningi, jeszcze co będziesz robił teraz, tak w najbliższym czasie, zapytam cię. Wiesz co, teraz ogólnie cały czas jadę na rundach pięciominutowych, tak? I teraz jadę takie rundy, może nie tyle interwałowe, co troszeczkę z takim zmianem tempa. Na przykład robię ciężką rundę, gdzie na przykład 30 sekund jest po prostu zażynania, a 30 jest ciężka, ale jest luźniej, tak? I tak na przykład robię te rundy 5-minutowe, jak chodzi o jakieś tam cardio, jakieś takie treningi wytrzymałościowe. Teraz już wchodzę powoli na rundy 3-minutowe, ale już będę robił takie interwały, czy na przykład 20 pracy, 10 przyspieszenia, 15 minut pracy, 5 sekund przyspieszenia. Wiesz, tak jak w walce, walka nie toczy się jednostajnym tempem, bo to dużo zawodników robi ten błąd, że robi rundę w jednostajnym tempie, walka tak się nie toczy. Walka jest ustawianie, jest akcja, jest przyspieszenie, jest zryw i znów jest luz. Wiesz, na tej zasadzie już wchodzę na te etapy, no i wchodzę na sparingi, prawda, żeby mniej więcej tak w połowie sierpnia skończyć sparingi, bo ja na miesiąc walki, przed walką zawsze kończę te sparingi. No i wiesz, no i na pewno teraz dużo, dużo czeka mnie pracy taktycznej, to może za dużo powiedziane w moim przypadku, ale nie ukrywam, że walka z Aleksejem będzie chyba najcięższą walką w moim życiu, bo to nie jest zawodnik, który w jakiś jakikolwiek sposób idzie na wojnę. On cały czas na chłodno, cały czas na zimno, zimna głowa, cały czas taktycznie, cały czas wszystko widzi. No i to będzie bardzo ciężka walka dla mnie. No bo co, ja to podwójna garda i hej do przodu, prawda? Obojętnie co będzie stało po drodze, czy to mur, czy czołg, to będę się z tym bił. Aleksiej taki nie jest, no i tutaj trzeba, wiesz, troszeczkę zmienić te parametry i będzie trzeba trochę pogłówkować. A najwyżej weźmiemy AR-15. W dużej rękawicy kilka rzeczy się zmieści. Marcin, dziękuję bardzo. Cieszę się, że mogliśmy sobie tutaj postrzelać, zobaczyć, jak to wygląda. Cieszę się, że się nauczyłeś od prawdziwego fachowca i powiedzmy człowieka z doświadczeniem bojowym, bo to jest rzadkie. Cywilów bardzo wielu uczy, bardzo wielu ludzi, którzy strzelają, natomiast jeśli chodzi o doświadczenie bojowe, to jest wyjątkowa sytuacja. Mam nadzieję, że ci się nigdy nie przyda, ale dla obronności kraju może kiedyś. Wiesz co, przykre jest to, że, znaczy tak, nie jestem w żaden sposób za zasadniczą służbą wojskową, bo dużo jest tam pomyłek, dużo jest pomyłek i idą tam ludzie, którzy nie powinni iść i robią nawet syf w jednostce ludziom, którzy chcą iść do wojska. Armia jak najbardziej powinna być zawodową armią, bo powinni tam iść ludzie przygotowani mentalnie, fizycznie, psychicznie, tak? Ale każdy człowiek, każdy powinien mieć jakiekolwiek przeszkolenie. Te przeszkolenia mogą bywać nawet w szkołach. Kiedyś było PO, prawda? Tylko, że na tym PO ja też nie pamiętam za bardzo, żeby mnie uczyli jakichś tam zachowań. Uczyli mnie jakieś alarmy przeciwchemiczne, takie. Tylko żeby to właśnie było, na przykład obsługa broni. Kto z dzisiejszych tych, kurwa, tak zwanych gimbusów, dasz mu Glocka 17 i będzie potrafił go obsługiwać, tak? To jest najprostsza broń. Glock 17 to jest najprostsza broń. Albo kałasznikowa, załaduj, przeładuj, wiesz co, nie? No nie, no nie. I teraz co? My jesteśmy najbardziej zdemilitaryzowanym państwem, bo u nas jest problemy właśnie z posiadaniem broni, z wyszkoleniem, z tym wszystkim. No nie ma tego, nie ma. I to jest słabe, to jest bardzo słabe, uważam. Ja bym im Glocka nie dawał, aczkolwiek wychowałem się w wojskowej rodzinie i umiałem, mając 10 czy 11 lat, złożyć i rozłożyć kałasznikowa, ale to jest inna kwestia. W dzisiejszych czasach szczerze to i nawet procy nie potrafią zrobić, bo nie wiedzą z czego. Jak wejdą sobie gdzieś na internet, to może sobie kupi, ale zrobić to nie. On nie wie, że trzeba było wziąć takie widełki, najlepiej z takiego drzewa, najlepiej taki rozstaw, tu trzeba było wyciąć rowki, tu trzeba było dętkę z piłki, najlepsza była dratwa. Oni nie wiedzą tego, no ale co, nie zmienimy tego, Tomaszu. Marcin, dziękuję bardzo, fajnie było, bardzo dziękuję. Cieszę się, pozdrawiamy wszystkich. Dziękuję.